Wczoraj był Prymaprilis, wiele fanpage ogłosiło upadek działalności i dopiero dziś dowiemy się, kto z nich mówił prawdę. Żart bardzo finezyjny i jestem przekonany, że autorzy spędzili wiele godzin na jego wymyślaniu. Dla różnych mediów ten dzień nie różni się od pozostałych w roku, ale dzisiaj obiecałem sobie, że nie będę złośliwy. Za to ten dzień to świetna okazja na brutalną szczerość. Aż dziwię się, że Bethesda, Datukay albo Blizzard nie zamieszczają oświadczeń o tym, jak bardzo są rozdarci, bo przecież kochają pieniądze, ale jednocześnie nienawidzą nas, fanów. I gdyby tylko dało się skutecznie oddzielić się Jedno od drugiego, nie angażując przy tym policji. No cóż, drodzy wydawcy, może w przyszłości się uda. Z innych informacji, w kwietniu mamy najwięcej wyróżnionych dni związanych z lataniem. Wczoraj Międzynarodowy Dzień Ptaków, za tydzień w piątek Dzień Lotnictwa Wojskowego, później Kosmonautyki, i pewnie spodziewasz się, że zaraz powiem o niskich lotach następnej omawianej gry. Ale dużo ciekawsze wydaje się to, że 30 jest Światowy Dzień Bicia Dzieci. Jeśli nie masz swojego, ale chcesz świętować, możesz kupić jedno w moim wysyłkowym sklepie. Oczywiście dużo łatwiej by było uczcić ten dzień cyfrowo, ale kapko mi się nie przygotował i Sherry nie pojawi się w remake'u Rezydenta Trójki, który swoją premierę. No, już jutro. Dodatkowo słyszałem, że gra nie porywa. Można ją ukończyć w zaledwie kilka godzin, a zagadek jest tyle co wcale. Czyżby kapkom pochwalony za bardzo dobrą dwójkę rozleniwił się i próbował nam wcisnąć DLC-ka za kwotę pełnej gry? O tym dam znać w przyszłym tygodniu. Pewnie nadzieje wiązałem też z asymetrycznym multiplayerem. Do tej pory największym takim tytułem było Dead by Daylight, ale przydałby się konkurent, bo Behaviour do swojego ostatniego dodatku widocznie obniżył loty. Za to dzisiaj chciałem wspomnieć o firmie, która miała sporo pecha i to nie pierwszy raz. Kojarzysz grę of Kings and Men? Tytuł stworzyli ludzie, którzy wywodzą się z grupy moderów do Mountain Blade. Sytuacja niby podobna do Daisy. Moto osiąga ogromną popularność, powstaje wersja Standalone. Deweloperzy się cieszą, fani nie bardzo, a gra kończona jest przez lata. Tutaj historia wygląda nieco inaczej, bo nikt z tego układu nie wyszedł zadowolony. Pomimo ogromnej popularności Mountain Blade, deweloperom nie udało się zabrać nawet połowy ustalonej kwoty na Kickstarterze. To z kolei pchnęło ich w ręce inwestora, który przejął kontrolę nad projektem. Gra została wydana w Early Access. Obiecane funkcje nigdy się nie pojawiły, a serwer szybko opustoszały. Ostatecznie gra została wycofana ze Steama. Po kilku latach Donkey Kong powraca z oryginalnym tytułem MMO. Mimo wielu komentarzy w sieci oskarżających studio o ucieczkę z kasą i wykorzystanie naiwności graczy, grupa nie zmieniła nazwy. Historia mogłaby się skończyć dobrze, gdyby tylko ich najnowszy tytuł Last Oasis okazało się przyzwoitą grą. Niestety, dzień premiery przyniósł dodatkowe problemy techniczne. Trudno cieszyć się tytułem MMO, kiedy stale wykopujecie z serwera. A żeby tego było mało, szybka łatka pogorszyła sytuację i do gry nie dało się zalogować wcale. Z tego powodu deweloperzy wyłączyli grę na tydzień, a w tym czasie bez względu na politykę zwrotów Steama oferują pełny refund. I przyznam, że jestem pierwszym, który chętnie rzuciłby się skłami na kolejnego nieuczciwego dewelopera, ale informacje płynące z różnych źródeł sugerują, że grupa po prostu miała pecha, natrafiając na typowe w produkcji gier problemy. Dodatkowo fakt, że nie próbowali zmieniać nazwy i teraz oferują pełny zwrot pieniędzy, może wskazywać na to, że intencje mają szczere. I taki ruch chyba działa, bo przynajmniej na Twitterze deweloper wspomina o wsparciu jakie otrzymuje od fanów. Widać to też w komentarzach. Oczywiście, gaming to nie branża charytatywna i produkt musi być dobry, ale to okaże się, gdy już gra zacznie działać. A z tego co widać, przynajmniej część fanów chce dać im drugą, a w zasadzie trzecią szansę. Myślę, że to też dobry przykład, dlaczego zawsze warto sprawdzać źródła, bo nie zawsze wszystko jest tym, na co wygląda. Ale na razie to tyle w tym bardzo krótkim update. Cie. Widzimy się w przyszłym tygodniu z nowym rezydentem. Dzięki za oglądanie, trzymaj się zdrowo i pamiętaj, mówmy głos Chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. I do gry nie dało się zagolo tak, zagolować. Natrafiając na typowe w produkcji gier problemy.